Izabela Osetek, witam Państwa bardzo serdecznie. Koniec roku to czas podsumowań, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa specjalny blok, w którym zaprezentujemy najważniejsze wydarzenia z naszego miasta. Rok 2015 był bogaty nie tylko w wydarzenia kulturalne i sportowe, ale też w działania podejmowane przez władze miasta. Zapraszam na skrót z imprez sportowych i kulturalnych oraz wydarzeń społecznych, które wśród mieszkańców naszego miasta wzbudziły największe emocje. Życzę przyjemnego oglądania. W obecności radnych i zaproszonych gości nowa kadencja Rady Miasta i Prezydenta rozpoczęła się uroczystością związaną z przekazaniem insygnii władzy prezydenta Jacka Walczaka na ręce nowego prezydenta Pawła Osiewały. Były kwiaty, podziękowania, życzenia i chwile wzruszeń. Jak powiedziałem, jest to najważniejszy dzień w moim życiu i ślubowanie, które złożyłem przed chwilą, jest ogromnym wewnętrznym przeżyciem dla mnie. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść. 2015 rok był wyjątkowo udany pod względem inwestycji w infrastrukturę drogową. Wiele prac polegających na modernizacji, remontach i przebudowach było dość uciążliwych, ale cierpliwość mieszkańców została wynagrodzona. Wystarczy obejrzeć m.in. ulicę Wierzbową, Spacerową, Wesołą, POW i tak można by było wymieniać jeszcze dużo. Wiele inwestycji jest w trakcie realizacji i widać je na co dzień. Z pewnością warto podkreślić jeszcze jedną ku uciesze wszystkich dzieci – a mianowicie budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8. Sprawy finansowe i inwestycje ujęte w budżecie miasta zawsze budziły dużo emocji. W budżecie na 2016 rok zagwarantowano 15 milionów złotych na kolejne inwestycje, które mają zapewnić zrównoważony rozwój całego miasta wraz z obrzeżami. W ramach tych środków zabezpieczono pieniądze na kolejne remonty, modernizacje, naprawy i budowy. Część budżetu przeznaczona zostanie także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje i tworzenie nowych zakładów pracy. Zbliżamy się do finału olbrzymiej inwestycji, jaką jest rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w mieście. Dzięki wielu działaniom edukacyjnym oraz dofinansowaniom m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, miasto może być dumne jako lider projektu z ilości zrealizowanych przyłączy. Prawie 94% budynków posiada przyłącza kanalizacyjne. Mamy nadzieję, że czerwiec 2016 roku będzie powodem do wzajemnych gratulacji za sukces w realizacji projektu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Funduszu Spójności trwała kilka lat. Prace rozpoczęły się na początku 2008 roku, a zakończyły w połowie 2011 roku. Przed projektem długość sieci wynosiła około 90 km, to jest praktycznie miasto na terenie gminy około kilometra. W ramach tego projektu wybudowaliśmy ponad 170 km sieci kanalizacji sanitarnej. To jest około 70 na terenie miasta, natomiast ponad 100 km na terenie gminy. Wybudowaliśmy również 102 przepompownie ścieków i doprowadziliśmy kanalizację sanitarną do granic nieruchomości. Budowaliśmy tak zwane elementy do granic nieruchomości i tutaj wybudowaliśmy ich na terenie miasta 1800, a na terenie gminy ponad 2000. Projekt budowy przyłączy światłowodowych i radiowych Sirman to kolejne wyzwanie, dzięki któremu miasto i instytucje podległe skomunikowano nowym systemem łączności. To prawie 24 km instalacji. Inwestycja ta zapewniła dostęp do internetu szerokopasmowego wszystkim spółkom i placówkom podległym miastu, stając się tym samym skokiem w XXI wiek. Uruchomiono 8 hotspotów oraz 6 publicznych punktów dostępu do internetu. Nowoczesna sieć oraz infrastruktura zapewnia wewnętrzną telefoniczną łączność internetową VoIP. Zbudowana sieć połączona została z łódzką siecią światłowodową. Inwestycja kosztowała łącznie 6 milionów złotych, z czego tylko 15% kosztów poniosło miasto. To jest proces. Oczywiście nie od razu Kraków zbudowano. Najpierw trzeba wykonać pewne prace takie infrastrukturalne, czyli mieć gdzieś to wszystko połączyć, gdzieś tym zarządzać, gdzieś tym rozbudować, myśleć o sieć. Na to powinny być nakładane następne usługi, to co mówiliśmy, na przykład z takiego pakietu, który się nazywa tym Smart City, czyli tworzenie inteligentnego miasta się radza. I to dzięki tej sieci będzie możliwe, natomiast wymaga jakby kolejnych kroków. Kończący się rok to sporo inwestycji w nowe urządzenia na placach zabaw. Za sprawą zarządu miasta stały się one bezpieczne i piękniejsze. Czasy piaskownicy i huśtawki to już przeszłość.
Teraz to tory przeszkód, siłownie na powietrzne, kolejki linowe i wiele urządzeń, o których do tej pory można było pomarzyć. Zainstalowane urządzenia pozwalają na wspólną zabawę dzieci i dorosłych, a kolejka linowa w Parku Broniewskiego bije rekordy popularności. Spełniliśmy oczekiwania mieszkańców, a najważniejszym tego, czy najdobitniejszym tego przykładem jest plac przy ulicy Wyspiańskiego, gdzie grupa mieszkańców z osiedla poetów, tak zwanego osiedla poetów, wnioskowała, mieszka tam już masę młodych ludzi, którzy mają dzieci i wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, taki plac powstał. Zdrowie jest najważniejsze. Pod takim hasłem opracowano projekt inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną miasta. Obejmuje on m.in. rewitalizację Parku Mickiewicza, budowę stanicy kajakowej, budowę odkrytych basenów, a przede wszystkim gruntowną przebudowę i modernizację stadionu, który oddany był do użytku w 1983 roku. Zakończenie prac zaplanowano na 2017 rok. Przedstawiciele Polskiego Związku Lekkoatletycznego podczas pobytu w Sieradzu zafascynowani byli położeniem obiektu i zadeklarowali ze swojej strony wsparcie finansowe w realizacji prac na kwotę około 1,5 miliona złotych. Miasto natomiast na budowę przeznaczy sporo, bo ponad 4,5 miliona złotych. Miejmy nadzieję, że w pełni nowoczesna i zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna w 2017 roku dostarczy nam dużo sportowych emocji i wrażeń. No, wyniki sportowe zawodników sieradzkich spowodowały to, że właśnie tutaj jestem. No, stwierdziłem, że takie dobre wyniki, a nie ma właściwej bazy sportowej. I tam w ministerstwie lista jest, jedynie wniosek do ministerstwa o te środki, a wniosek jest już przygotowywany, bo teraz wracamy od pana prezydenta. Miasto zabezpieczyło pieniądze na tę inwestycję. Projekt jest już przez nas zaopiniowany. Także w przyszłym roku rozpocznie się budowa. Ważnym i poruszającym wydarzeniem stała się historia związana z Teofilem Jurkiem. Żołnierz 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, który po 76 latach przypomniał o sobie, a dzięki Robertowi, Maćkowi i Wojtkowi opowiedział nam jeszcze raz swoją tragiczną historię. Reportaż przygotowany przez naszą telewizję emitowany był w kanale wspólnym Wektra w 163 polskich miastach. Historia Teofila Jurka wzruszyła wielu widzów nie tylko w mieście i regionie, ale również w całej Polsce. Niesamowita uroczystość. Nie spodziewaliśmy się, że ona będzie miała taki obrót i tak się po prostu odbędzie. No. No on tam z góry jednak nas natknął, skierował te nasze kroki tam na to miejsce, gdzie walczył i zginął. Wszyscy się cieszymy, że Teofil Jurek wrócił do swoich kolegów po 76 latach z imieniem i nazwiskiem. I na pewno splot różnych okoliczności spowodował, że tu dzisiaj jesteśmy. Na pewno bardzo w tym pomógł znaleziony identyfikator. Ja się bardzo cieszę, że tak licznie przybyła rodzina. Chciałbym, żeby w moim małym miasteczku i we wszystkich polskich miasteczkach taka uroczystość była możliwa. Takie tłumy ludzi, głowa przy głowie, sunących ludzi przez te właśnie uliczki, od kościoła aż na cmentarz. To uniesienie tyle pięknych słów i to nie słów okazjonalnych, fałszywych, ale słów mocnych, prawdziwych. Tyle łez wzruszenia, ile tutaj można było zaobserwować. Naprawdę coś niezwykłego, a na tle tego wszystkiego pojawiła się młodzież, pojawiły się dzieci, dla których to jest cudowny kapitał wychowawczy. Takie historie jak ta są niezwykle potrzebne. Myślę, że pozostaje mi tylko pogratulować władzom miasta, które cudownie powalczyły o to, żeby to wyglądało jak wyglądało. No i przede wszystkim kolegom poszukiwaczom, którzy czasem stanowią swego rodzaju zwierzynę łowną, a to nieprawda. Bez nich ta historia nie ruszyłaby z miejsca. W 2015 roku przypadły 150. urodziny świętej Urszuli Leduchowskiej. Uroczystości związane z tym jubileuszem odbywały się w całej Polsce. Podczas październikowych obchodów w Sieradzu wielu z nas miało okazję poznać niezwykłą historię świętej Urszuli. W trakcie prelekcji, którą przygotowała siostra Małgorzata Krupecka, dowiedzieliśmy się wielu szczegółów z życia świętej. Dowiedzieliśmy się również, kiedy siostra podjęła decyzję o utworzeniu zgromadzenia w Sieradzu. Jej życie potwierdza, że sercem i duszą była z nami. Wniosku w grudniu 2005 roku władze Sieradza otrzymały pozytywną opinię księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej i procedura została wdrożona, stolica apostolska i otrzymaliśmy zgodę
na to, aby święta Urszula stała się naszą patronką. Taką charakterystyczną datą dla nas jest 16 października 2006 roku, przepraszam, gdzie podczas uroczystej sesji z udziałem księdza biskupa i zaproszonych gości święta Urszula została ogłoszona patronką Sieradza. Tak? Przywołałam słowa świętej Urszuli z jej testamentu. Choć ciało me już w grobie, sercem i duszą jestem z wami, kocham i błogosławię, odważnie naprzód po drodze cnoty. Więc pokazując, że święta Urszula rzeczywiście dotrzymuje słowa, błogosławi, pomaga, chciałam też zachęcić do realizacji tego jej wezwania, odważnie naprzód po drodze cnoty, bo cnoty to jest coś, co nam pomaga w zachowywaniu się w różnych sytuacjach, także ekstremalnych, także trudnych, w zachowywaniu się tak, jak trzeba. Czy Sieradz będzie miał swoje 5 minut? Od kwietnia 2015 roku trwały rozmowy z Ceramiką Tubądzin, których finałem było wykupienie gruntów przez grupę w podstrefie ekonomicznej potocznie zwanej Sieradzką Zapustą. Konferencja prasowa informująca o tych przedsięwzięciach wprowadziła dużo dobrych emocji. Ceramika Tubądzin nosi się z zamiarem uruchomienia zakładu produkującego płytki wielkoformatowe. To inwestycja szacowana na około 135 milionów złotych. Cieszę się, że właśnie Ceramika Tubądzin wybrała lokalizację w Sieradzu. Jest to bardzo duża inwestycja, 135 milionów złotych co najmniej na Greenfieldzie, czyli trzeba postawić zakład od nowa, wyposażyć go w nowoczesną technologię. Tu, jak zapowiedział pan prezes Wodzyński, będą produkowane płytki dużych i bardzo dużych formatów. Ponieważ Ceramika Tubądzin eksportuje do ponad 30 krajów, można śmiało powiedzieć, że tutaj z Sieradza będzie szedł eksport praktycznie na cały świat. Cieszymy się bardzo. To też spowoduje, mamy nadzieję, taką aktywizację małych i średnich przedsiębiorców, którzy bardzo często będą mogli być potencjalnymi kooperantami. I mamy nadzieję, że to będzie taki bardzo pozytywny impuls do tego, żeby ta podstrefa w Sieradzu się jeszcze szybciej, jeszcze bardziej rozwijała. Jest to również szansa na ponad 100 kolejnych miejsc pracy. Właściciel firmy Andrzej Wodzyński jest dobrej myśli i jako sieradzanin uważa, że ta inwestycja może zapoczątkować przypływ zainteresowanych potencjalnych inwestorów w mieście. Te maszyny, które tutaj chcemy zainstalować, będą wymagały pewnego rodzaju przeszkoleń ludzi. No, na pewno informatycy będą nam potrzebni, na pewno technolodzy tak, prawda? Z tym, że no, tu w Sieradzu tych technologów nie będziemy mieli, prawda? To będzie pewnie Akademia Górniczo-Hutnicza. Już przygotowują technologów, którzy tutaj będą pracować, no ale każde miejsce pracy zakładu produkcyjnego stwarza wokół kilka miejsc dodatkowych. Co najmniej 5, tak. Tak. Na pewno mechanicy, tak, na pewno energetycy. No, szeroki przekrój różnych zawodów, ale również będziemy ludzi niekoniecznie posiadających wykształcenie ceramiczne zatrudniać poprzez przyuczenie w zakładach już istniejących. To będzie w Tubądzinie, to będzie w Ozorkowie, no bo przynajmniej ze 3 miesiące oni muszą tam przepracować, żeby złapać ten klimat, żeby zrozumieć, o co chodzi. Miejmy nadzieję, że marka Tubądzin w Sieradzu przyniesie efekt śnieżnej kuli. Każdy deszcz, każda noc i nagi księżyc, jego czuły wzrok, zapach traw, ciepło dni, jakby trochę magii. Ze
świat nie, przecież wiesz. Jak złamana w głębi jestem tam na dnie. Został twój ślad głęboko tam. Twoje muzyka we mnie gra tam na dnie. Został twój ślad i moja łza, bo świat się pomylił. Pierwszy śnieg, uśmiech twój, dźwięki miasta, kolor snu. Jego szept, każdy świt, jakby trochę magii ktoś odebrał i tylko morzu mogłam zwierzyć się. Jak złamana w głębi jestem tam na dnie. Głęboko tam twoja muzyka we mnie gra tam na dnie. Został twój ślad i moja łza, bo świat się pomylił. Powiedz, że kiedyś uda się duszę mą z uścisku twoich rąk tam na dnie. Został twój ślad głęboko tam. Twoja muzyka we mnie gra tam na dnie. Świat się pomylił, bo świat się pomylił. Nasze miasto otrzymało wyróżnienie na Zamku Królewskim w Warszawie. Polski Klub Biznesu oraz Akademia Polskiego Sukcesu docenili zasługi miasta w rozwój kulturalny i gospodarczy regionu i Polski. W trakcie uroczystości usłyszeliśmy o bogatej historii naszego miasta i ludzi z nim związanych, którzy swoją pracą oraz twórczością wpłynęli na rozwój życia i wielu dziedzin nauki. Sieradz został wyróżniony złotym medalem za działania na rzecz kultury polskiej. W trakcie uroczystości usłyszeć można było koncert uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. Miasto Sieradz zaistniało nie tylko regionalnie, nie tylko na terenie województwa, ale dziś jest ten wielki dzień Sieradza, gdzie w sercu kraju, na Zamku Królewskim, w głównej sali, mówiliśmy wielokrotnie o Sieradzu i prowadzący, i ci, którzy nas wyróżniali, podkreślali wielokrotnie, że Sieradz to jest to miejsce, które zasługuje w szczególny sposób, aby wyróżnić za osiągnięcia w promowaniu kultury. Cieszę się ogromnie, że takie wyróżnienie Sieradz otrzymał. To wyróżnienie jest też ukoronowaniem tego wszystkiego, co się działo w poprzednich latach, przez kilkaset lat tradycji Sieradza, ale też i nowoczesności, tego, co dziś się dzieje. W trakcie uroczystości usłyszeć można było koncert uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. Thank you.
W maju po raz pierwszy zaprezentowano publikację pod tytułem Sieradzka Księga Pokoleń. To album, w którym zgromadzono setki zdjęć dokumentujących życie w naszym mieście i jego mieszkańców na przestrzeni ponad 100 lat. Książkę tworzyła grupa sieradzkich historyków i regionalistów. W opracowaniu zaprezentowano zdjęcia opowiadające historie dla ludzi o ludziach z całego XX wieku. Ten album to zapisana obrazem opowieść wielu sieradzkich rodzin, a każdy z zainteresowanych może tam znaleźć kawałek swojej starej historii i wspomnień z dzieciństwa. Autorem wstępu do albumu jest Sławomir Kołodziejczyk, dziennikarz i animator kultury. Napisał m.in. te słowa. Zdjęcia zebrane ze 100 lat to mądra decyzja. Nie znikną w biurkach, bibliotekach domowych, portfelach, muzealnych gablotach, ale ożyją w sercach współczesnych ludzi. Dzisiaj chcieliśmy uhonorować w szczególny sposób tych, którzy przyczynili się do powstania tej księgi, czyli tych wszystkich, którzy przekazali zdjęcia, którzy przekazali materiały do tej księgi, ale również i twórców, czyli pana Ryszarda Sierocińskiego, pana Pietrzaka, ale również i osobę, która chyba najwięcej serca w to włożyła, czyli pana Mariusza Wróbla, który był jakby takim katalizatorem, który zebrał to wszystko, przekazał do właściwego opracowania. To jest kawał historii Sieradza, 100 lat ubiegłego wieku. Ja przyznam się szczerze, że wielokrotnie sięgam do tej księgi i próbuję sobie wyobrazić, jak to życie wyglądało na początku ubiegłego wieku, ale również z wypiekami oglądam te zdjęcia z lat 80. Pochody pierwszomajowe, zbiórki, to jak wyglądał dworzec kolejowy, jak wyglądały osiedla. Myślę, że to jest bardzo wartościowa pozycja. A o ile dobrze pamiętam, pan Sierociński ma jeszcze materiały przynajmniej na dwie takie pozycje i myślę, że na jednej nie skończy się. Dni Sieradza to od lat cieszące się dużą popularnością wydarzenie kulturalno-sportowe. Tym razem organizatorzy zaproponowali dużą porcję dobrej muzyki rockowej, filmowej i rozrywkowej. Koncert muzyki filmowej również w tym roku wypełnił amfiteatr po same brzegi. Występy artystów wielokrotnie powodowały owacje na stojąco. Tradycyjnie w amfiteatrze na uczcie muzycznej spotkali się miłośnicy operetki i muzyki musicalowej. W tegorocznej edycji Dni Sieradza nie zabrakło również wydarzeń sportowych, które wzbudziły mnóstwo emocji u zawodników i ich najbliższych. Przykładem mogą być choćby igrzyska sportowo-rekreacyjne sieradzkich przedszkolaków. Spodziewałeś się, że zajmiesz pierwsze miejsce? Spodziewałem się, że zajmę drugie miejsce. Powiedzcie mi, podobają Wam się te igrzyska? Tak. A co w nich jest takiego fajnego? Bo się dostaje prezenty, a mama jest kochana i urocza. Mi się najbardziej podoba, że przedszkole nasze chyba wygra. Na Dniach Sieradza wystąpił również zespół Happy Set, który spotkał się ze spontanicznym przyjęciem zgromadzonej na koncercie młodzieży. Jarmark Urszulański potwierdził już kolejny raz, że święta Urszula Leduchowska, patronka Sieradza, bardzo wiele znaczy w życiu sieradzan. A mieszkańcy chętnie wspierali siostry Urszulanki i cele, na które przeznaczone były pozyskane środki z jarmarku. Dni Sieradza zakończyły się salwami śmiechu podczas wieczoru kabaretowego, kiedy to publiczność rozbawiły do łez Kabaret Zachodni i Kabaret Młodych Panów. Dzień dobry. Ja tam widziałem szefa waszego miasta i tak pomyślałem, że trzeba mu powiedzieć, żeby dobudował tutaj ze 400 miejsc. Prawda? Bo to... Słuchajcie, jest jeszcze jedna ekstremalna postawa widza i na Boga, niech ona się nie pojawi tutaj pod tym prawie dachem i w okolicach tego pięknego urzędu miasta, a nie, to więzienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan siada, już podaje kartę. A nie, ja w sprawie pracy przyszedłem. Ja widziałem, że pan wywiesił kartkę z ogłoszeniem, że ja bym się może nadał, może bym spróbował, że pan kogoś potrzebuje, byłbym dobry może. No, że tak powiem, gościu, z nieba mi spadłeś. Nie, stamtąd przyszedłem. Łody! Tak. Szybko. Grzejemy. Zagrzane, proszę. Bardzo dziękuję. No cóż, zabawa już była, a wychowanie też było. Teraz będzie po prostu nauczka, że mogliście jednak w domach zostać dzisiaj.
To wydarzenie, którego nie sposób w telegraficznym skrócie przypomnieć, ale zapewniamy, że było sportowo, muzycznie, filmowo, śmiesznie, a bieg na 8-centymetrowych szpilkach zapisał się na długo w pamięci uczestniczek i widzów. Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału i zabawy w kolejnych dniach Sieradza w maju i czerwcu 2016 roku. Sieradz od lat współpracuje z miastami partnerskimi jak niemieckie Gaggenau i francuskie Annemasse. Poprzez program wymiany młodzieży nasi uczniowie mają możliwość zwiedzić te miejscowości. W tym roku 8-osobowa grupa sieradzkich gimnazjalistów uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Annemasse, zwiedzając przy tym Muzeum Czerwonego Krzyża w Genewie, miasto Annecy zwane alpejską Wenecją, znany kurort alpejski Chamonix i oczywiście samo Annemasse. Ta współpraca pozwala wszystkim stronom poznać nowe miejsca i zapoznać się z różnicami kulturowymi, a także podszlifować znajomość języków obcych. Już po raz siódmy w Sieradzu odbył się festiwal Open Hair. Impreza swoje różnorodne odsłony miała w wielu miejscach naszego miasta. Taka formuła miała zachęcić biorących udział do aktywności i kreatywności. Podczas festiwalowych dni odbył się szereg imprez towarzyszących, koncertów muzycznych, m.in. zespołu Lemon czy Maryli Rodowicz. Łaski które mimo celu pomyłem i tak będę z tobą, mimo tak wielu granic i tak będę, mimo celu nieznany i tak będę z tobą, ja i tak będę z tobą. Wielu jest takich, którzy chcą mnie zmienić, po prostu ich wysłucham. Miotany ze skrajności w skrajność, wiesz, tak dobrze znam to, aż łama lampa dnia na nam. Mimo celu pomyłek i tak będę z tobą, mimo tak wielu granic i tak będę, mimo celu nieznany i tak będę z tobą, ja i tak będę z tobą. W Muzeum Okręgowym dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa kapeluszy. Podczas festiwalu przygotowano wiele zabaw i atrakcji dla rodzin z dziećmi. Trudno się składa takie krzesło? No troszkę trudno, no ale trzeba próbować, zawsze czegoś trzeba spróbować. Jak Ci się podoba właśnie taka zabawa z krzesłem? Taka zabawa z krzesłem to nawet bardzo fajna sprawa. Można wziąć do domu, na przykład nie trzeba kupować różnych rzeczy, można zrobić własnoręcznie. A jak Ci się podoba tutaj dzisiejsza zabawa? Bardzo fajnie. Bardzo fajne. Kolorowo. Kolorowo. Tęczowo. No, nie, elegancko. Dobry pomysł na Open Hair Festival? Według mnie to bardzo dobry pomysł ogólnie. Ogólnie myślałem, że to będzie nie wypał, ale jak widać, bardzo się udało, nie? Także super inicjatywa. A pani czy namawiałaby rodziców, żeby właśnie tak się bawili z dziećmi? Znaczy no, ja weszłam dla dzieci, także no chyba każdy rodzic. Myślę, że to samo by zrobił. A jak sam Open Hair Festival? Podoba się jak na razie? W tym roku tak. Wszystkim przejezdnym przez Sieradz rzucał się w oczy mural Aleksego Nowaka. Duże zainteresowanie jak zwykle wzbudził ogólnopolski konkurs fryzjerski imienia Antuana Cierpikowskiego, który zgromadził ponad 60 uczestników z całej Polski. Najwięcej zaś emocji dostarczyły stylizacje fryzjerskie marzeń, które obrazem wybiegały w przyszłość i kreowały wizerunki kobiet i mężczyzn na kolejne lata. Sieradzkie Wrota Czasu to średniowieczna opowieść o starym Sieradzu i latach świetności jednego z najważniejszych miast Królestwa Polskiego. Na ten czas sieradzka starówka stała się ponownie areną walk rycerskich i warsztatem pracy rzemieślników, produkujących średniowiecznymi metodami przedmioty, narzędzia i ozdoby. Wrota Czasu to również ciekawe widowisko, które przypomina najważniejsze wydarzenia z życia naszego miasta. Wybór Jadwigi Andygaweńskiej na Królową Polski czy wymarsz chorągwi sieradzkiej na pola Grunwaldu. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników, przygotowując liczne animacje. A ci odważniejsi mogli spróbować swoich sił w walkach rycerskich. Największe zainteresowanie jak zwykle wzbudziły walki rycerzy na ostro, które w tym roku były wyjątkowo zaciekłe i realistyczne. W potyczkach brali udział rycerze polscy, litewscy i po raz pierwszy krzyżacy.
Ważnym wydarzeniem jak co roku był Miejski Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego spotkali się wszyscy nauczyciele, aby wspólnie z władzami dokonać oceny i podsumowania wyników i osiągnięć w nauczaniu dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Sieradzu. Podczas gali w Sieradzkim Centrum Kultury władze miasta i dyrekcje szkół podziękowały swoim pracownikom za wysiłek, jaki wkładali w kształcenie młodego pokolenia sieradzan. Spotkanie stało się również świetną okazją do pochwalenia się wieloma inwestycjami przeprowadzonymi w ramach remontów i modernizacji placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta. Sieradzkie szkoły są dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, a w niedalekiej przyszłości kolejna z placówek, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8, doczeka się nowej hali sportowej. Festiwal Siedmiu Kultur wpisał się w zrewitalizowany sieradzki rynek, a klimat, jaki stworzyli artyści na scenie, wywołał liczne, spontaniczne reakcje tłumów sieradzan i nie tylko. Była to również okazja do świętowania 15 urodzin zespołu Bratanki. Festiwalowi towarzyszyły liczne występy i koncerty wykonawców z miasta i regionu prezentujących muzykę korzeni. W trakcie koncertu głównego usłyszeć można było muzykę z różnych stron świata. Organizatorem i pomysłodawcą festiwalu był Stefan Błaszczyński, członek zespołu Bratanki, a w przeszłości mieszkaniec naszego miasta. Było moje marzenie, tak powiedziałem, spełniło się to moje marzenie, żeby taki koncert, żeby taki festiwal tu się zdarzył, a jeszcze 15-lecie zespołu, w którym jestem od początku, jest naprawdę dla mnie dużym wzruszeniem. A wzruszeniem jest też sam powrót, tak jak pani powiedziała, do Sieradza, na ten rynek. Przez 15 lat chodziłem po tym rynku codziennie, więc no jest to dla mnie przeżycie i takie ogromne emocje. Więcej wrażeń muzycznych dostarczymy Państwu w dalszej części programu, w której przygotowaliśmy obszerne skróty muzyczne z tych wydarzeń. Ważną rolę w życiu naszego miasta spełniają ośrodki kultury funkcjonujące w mieście, przy powiecie i spółdzielni mieszkaniowej. To miejsca, w których spotykają się dzieci, młodzież i dorośli, aby realizować swoje marzenia i talenty. A placówki kulturalne, Sieradzkie Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych i Muzeum Okręgowe to miejsca spotkań i obcowania z kulturą, teatrem, kinem, rzeźbą, malarstwem, reliktami przeszłości i historią. W ramach współpracy Zarządu Miasta z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu z udziałem młodzieży z sieradzkich szkół kontynuowany jest program edukacyjny Profilaktyka a Ty, w skrócie PAT, w trakcie którego odbywa się wiele spotkań z uczniami szkół, rodzicami pod hasłem Nie daj się nabrać. Celem akcji jest uświadomienie, jakie ryzyko i niebezpieczeństwo niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Z perspektywy czasu stwierdzam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, bo to, co dał mi PAT, to... Tego się nie da opisać słowami, to trzeba było naprawdę przeżyć. Jestem tutaj od samego początku, od tych 3 lat i mam za sobą tak wspaniałe wspomnienia, mam przy sobie tak wspaniałych ludzi, których tu poznałam, że nie jestem w stanie tego opisać tak tutaj od tak.
tylko gdy miasto zapada w sen. Słyszę cię tylko od ścian odbity dźwięk. I ciągle dzwonię do ciebie, choć po drugiej stronie jesteś. Chcę powiedzieć, gdzie jestem i jaką mam sukienkę. Nie widzę, kiedy cię boli i gryzie, kiedy cię zaskakuje życie, kiedy cię bawią chwile i słowa. To kiedy jestem, nie powie, nie powie mi nic. To kiedy będę, nie wie nikt. Gdy życie plany zburzy, to bardzo chciałabym być do końca, ha, był ty, być do jego końca, był ty. Poluję na chwilę, by tylko z tobą być. Przerywa mi tylko dźwięk budzika przy łóżku mym. Pewnie gdzieś mamy czas i miejsce, w których razem jesteśmy, czytamy gazetę i pijemy kawę. Nie dajesz kwiatów, bukietów, słodyczy i nie zawsze mogę liczyć, że na umówione spotkanie dojedziesz, kochanie. To kiedy jestem, nie powie, nie powie mi nic. To kiedy będę, nie wie nikt. Gdy życie plany zburzy, to bardzo chciałabym być do końca. Tradycja spotkań sportowych najmłodszych sieradzan trwa już od wielu lat. Mali zawodnicy z naszego miasta spotykają się na wyjątkowej imprezie, jaką są Igrzyska Sieradzkich Przedszkolaków. Atmosfera tych zawodów, zaangażowanie zawodników, rodziców i opiekunów sprawia, że ta impreza jest jedyna w swoim rodzaju. Letniej i zimowej odsłonie rywalizacji najmłodszych towarzyszy zawsze olbrzymia widownia, doping i niesamowite emocje, tworząc tym samym atmosferę zawodów rangi olimpijskiej o najwyższe laury. Na Igrzyskach Sieradzkich Przedszkolaków nie ma przegranych. Wszyscy zawodnicy nagradzani są wyjątkowymi medalami i upominkami. Jest to takie zarażanie sportem, bo dzieci rzeczywiście przeżywają. To, co na tym parkiecie się wyprawia, to jest warte zauważenia, a jednocześnie trochę humoru, ale i emocji. A jak ci się biegło, powiedz? Bardzo super. A które miejsce zająłeś? Drugie. Lubisz biegać w ogóle? Tak. A przygotowywałeś się jakoś specjalnie do tego biegu? Nie. Czyli tak wygrałeś, po prostu masz takie siły do biegania? To prawda. Powiedzcie, jak się wam podobają dzisiejsze igrzyska? Bardzo. Bardzo. Bierzecie dzisiaj udział? Tak. Ale w jakich dyscyplinach? Ja w
W tańcu będę grać. Chcesz tańczyć rock'n'rolla? A ty w jakiej dyscyplinie bierzesz udział? Bieg przez płotki i szacheta. Już 55 raz w naszym mieście spotkali się zawodnicy na biegach ulicami Sieradza. To jeden z najstarszych biegów w Polsce. Tym razem na linii startu na różnych dystansach stanęło kilkuset biegaczy. Najwięcej emocji wzbudził bieg główny, w którym uczestniczyli zawodnicy z całej Polski. Nasz najlepszy lekkoatleta Artur Kozłowski pomimo lekkiej kontuzji niestety nie dał szansy gościom i zdobył pierwsze miejsce, puchar i nagrodę prezydenta miasta Sieradza. Zawsze z wielką przyjemnością tu przyjeżdżam do Sieradza, bo moje rodzinne miasto i atmosfera na biegu, tylu ludzi, którzy mi kibicują, naprawdę nie ma nigdzie w Polsce, także no, jak biegnę, to sama radość mienie się. Nawet myślę, że jakbym był w jakiejś słabszej dyspozycji, to i tak ci kibice, ten doping cały niesie tak niesamowicie, że po prostu leci się tutaj, także no, niesamowite wrażenie. Pozdrawiam wszystkich telewidzów sieradzkiej TV Media i zapraszam wszystkich na trasy biegowe, bo jest to czysta przyjemność. Zapraszam. Po 17 latach wróciła do Sieradza powszechnie lubiana przez Polaków siatkówka. Grupa zdolnych zawodników ULKS Mosir Sieradz gra w trzeciej lidze i osiąga świetne wyniki. Na co dzień mecze rozgrywane są w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Siatkarskie spotkania w wykonaniu naszej drużyny kibicom dostarczają wielu emocji i wrażeń. Obecnie ULKS Mosir Sieradz zajmuje drugie miejsce w tabeli, a do lidera drużyny z Wielunia traci tylko jeden punkt. 16 i 23 stycznia drużyny czekają ważne mecze, których efektem może być zmiana lidera. Zawodnicy i trenerzy zapraszają do rodzinnych spotkań podczas kolejnych emocjonujących widowisk siatkarskich na świetnym poziomie. Thank you.
Koszykówka to dyscyplina bardzo popularna wśród młodzieży szkół gimnazjalnych. W kończącym się roku w Sieradzu grupa zapaleńców, trenerzy, rodzice zawodników zorganizowali kilka turniejów o randze ogólnopolskiej i nie tylko. Przykładem może być ogólnopolski turniej żaków i kadetów o Puchar Prezydenta Sieradza, na który do naszego miasta na trzydniowe zmagania zjechało 16 drużyn z całej Polski. Kolejnym turniejem dostarczającym mnóstwo emocji był trzydniowy 20 już międzynarodowy turniej mikołajkowy koszykówki dziewcząt. Wszystkim organizatorom, rodzicom oraz zawodnikom, którzy wspólnie przygotowywali i zabezpieczali logistycznie tak ogromne przedsięwzięcia sportowe, gratulujemy i życzymy kolejnych równie udanych imprez. Ostatnie lata piłkarskiego klubu sportowego Warta Sieradz to niestety pasmo problemów organizacyjnych, piłkarskich, a przede wszystkim finansowych. Na szczęście pod koniec ubiegłego roku powołano do życia nowy zarząd, który podjął wyzwanie pokonania wszystkich trudności i zakończenia dotychczasowych problemów. Kończący się rok to piłkarskie zwycięstwa i porażki naszej drużyny. Kończymy go na bezpiecznym 8. miejscu w środkowej części tabeli trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. To również sukces organizacyjny i finansowy klubu, bo po raz pierwszy od lat, jak zapewnia prezes klubu, wszystkie sprawy z przeszłości zostały uregulowane, co dobrze wróży klubowi i wynikom sportowym piłkarzy. Już teraz w imieniu zarządu i zawodników zapraszamy na rundę wiosenną doping i wspieranie naszej drużyny. Kajakarstwo w naszym mieście największym powodzeniem cieszyło się w latach 70. Był też czas trudny dla tej dyscypliny. Od 3 lat możemy cieszyć się młodymi, zdolnymi i utalentowanymi zawodnikami. Pomimo skromnej bazy nasi zawodnicy odnosili wspaniałe sukcesy na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich. Poprawia się z roku na rok zaplecze socjalne i baza sprzętowa. Jak pamiętamy, niedawno oddano do użytku przystań kajakową, a w niedalekich planach jest budowa stanicy kajakowej. Obecnie najlepszym zawodnikiem reprezentującym i promującym nasze miasto na zawodach rangi europejskiej i ogólnopolskiej jest Przemysław Szczepanek. Wszystkim kajakarzom w kolejnym sezonie życzymy jak najlepszych wyników sportowych. Lekkoatletyka to dyscyplina uprawiana już w okresie starożytnej Grecji. Tą królową sportu z dużym powodzeniem uprawiają również zawodnicy zrzeszeni w klubach lekkoatletycznych naszego miasta. Naszym eksportowym zawodnikiem osiągającym najlepsze wyniki, m.in. tytuły Mistrza Polski, jest Artur Kozłowski, który w chwili obecnej przygotowuje się do uzyskania minimum olimpijskiego uprawniającego go do startu na igrzyskach w Rio de Janeiro. Najprawdopodobniej już w styczniu wyleci do Stanów Zjednoczonych, aby tam podczas maratonu powalczyć kolejny raz o kwalifikację olimpijską. Arturze życzymy powodzenia. Karate Kyokushin w Sieradzu zdobywa coraz więcej zwolenników. Klub w swoich szeregach ma utytułowanych zawodników, w tym tegoroczne medalistki Mistrzostw Europy. Od kilku lat w Sieradzu z dużym powodzeniem organizowane są międzynarodowe zawody o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza, w których uczestniczą zawodnicy z wielu państw europejskich. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz Stowarzyszenie Sportowe Wspólnota od lat w okresie letnim na osiedlach w Sieradzu organizują pikniki rodzinne, których celem jest przede wszystkim wyciągnięcie ludzi z domu i wspólna zabawa. Animatorzy całym rodzinom proponują różnorodne zabawy od przeciągania liny poprzez rzut beretem po tradycyjne dyscypliny sportowe. Młodzież może także korzystać z atrakcji mini wesołego miasteczka. Takie pikniki to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną, ale też integracja mieszkańców naszego miasta. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program przypomniał Państwu miłe chwile, których w naszym mieście nie brakowało. W imieniu redakcji życzę Państwu pomyślności w nowym 2016 roku, a już teraz zapraszam do wysłuchania życzeń prezydenta Sieradza. Do zobaczenia w nowym 2016 roku. Chciałbym z tego miejsca, pięknego sieradzkiego rynku, złożyć Państwu życzenia w nadchodzącym 2016 roku. Życzę Państwu, aby nadchodzący rok upłynął Państwu w zdrowiu, szczęściu, miłości. Życzę Państwu, aby spełniły się wszystkie Państwa marzenia. Życzę, aby szczęście nie opuszczało nas w nadchodzącym roku. Wszystkiego najlepszego. W
Firma jubilerska Bogart zaprasza Państwa na świąteczne zakupy biżuterii złotej w promocyjnych cenach, rabaty do 40%. Zakupioną biżuterię dopasujemy bezpłatnie na poczekaniu, dodając w prezencie gustowne opakowanie. Prowadzimy skup złota i srebra oraz wymianę złota. Wymieniamy wyroby zużyte, uszkodzone, zniszczone na nowe, modne w bardzo atrakcyjnych cenach. Pochwalić możemy się również tym, że jako jedyni w mieście wykonujemy naprawy złota i srebra w 15 minut na życzenie klienta. Zapraszamy do naszego sklepu Sierac, Aleja Pokoju 11C. Firma jubilerska Bogart życzy Państwu zdrowych i radosnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Nanomet, aparaty słuchowe, to nowo otwarta placówka oferująca najnowsze tajniki w dziedzinie protetyki słuchu. Oferujemy aparaty z wykorzystaniem najnowocześniejszych i najszybszych procesorów na świecie. Dzięki wykwalifikowanemu protetykowi dopasujemy aparat do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta na najwyższym poziomie. Jeśli masz kogoś, kto słabo słyszy, albo ty masz kłopoty ze słuchem, zadzwoń i umów się na wizytę. To nic nie kosztuje. Telefon 43 650 66 99 lub 516 686 650. A z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym klientom życzymy zdrowia, spokoju i radości przy wigilijnym stole oraz pomyślności w nowym 2016 roku. Nanomet, aparaty słuchowe. Super OSK Automargo Marek Szcześniak zaprasza do nowej siedziby Kłodzko 175A. Tylko u nas zrobisz wszystkie kategorie prawa jazdy, badania psychologiczne i lekarskie, szkolenia zawodowe w jednym miejscu. Szkolenia prowadzone są w nowych przestronnych salach, a jazdy na dużym oświetlonym placu. Nowość, kurs i egzamin na naszym autobusie BOWA. Super OSK Automargo Marek Szcześniak zaprasza. Kłodzko 175A. Wszystkim obecnym i przyszłym klientom, współpracownikom i przyjaciołom życzymy pełnych miłości i spokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech nowy rok 2016 przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem. Sklep Tata Meble zaprasza do salonu na ulicę Warszawską 13 na zakupy mebli z kolekcji renomowanych firm. W ofercie wygodne kanapy i sofy w atrakcyjnych cenach. Stoliki, krzesła, meble wprost do Twojego mieszkania bądź domu. Nie przegap, sprawdź ofertę osobiście lub na stronie internetowej www.meble.tata.com.pl i spraw sobie i swoim bliskim nowe wnętrze na święta. Z okazji nadchodzących świąt właściciele i pracownicy salonu Tata Meble pragną złożyć wszystkim klientom najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w ciepłej, rodzinnej atmosferze, a nowy rok przyniósł wiele sukcesów i radości. Właściciele i pracownicy Zakładu Przetwórstwa i Handlu Mięsnego Złotex. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sierac, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. W naszym banku oferujemy Państwu prowadzenie rachunków osobistych, młodzieżowych, standard i senior. Posiadamy również ofertę dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników. Dla wszystkich klientów posiadamy szeroką gamę kart z możliwością funkcji zbliżeniowej i usługi 3D Secure, umożliwiającą wykonywanie transakcji przez internet. Osobom, które chciałyby swój dotychczasowy rachunek przenieść do naszego banku, proponujemy usługę Ogniwo,
dzięki której wystarczy złożyć u nas wniosek, a my dokonamy wszelkich formalności i przeniesiemy rachunek do naszego banku. Dla osób, które chciałyby ulokować u nas swoje oszczędności, proponujemy lokaty terminowe oraz rachunek oszczędnościowy. Wszystko z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Posiadamy również bogatą ofertę kredytową, zarówno dla osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób fizycznych proponujemy m.in. kredyt gotówkowy na bardzo korzystnych warunkach, w których klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów, np. ubezpieczenia kredytu. Z kolei dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników proponujemy kredyty obrotowe, inwestycyjne i płatnicze. Dzięki kredytowi obrotowemu mogą Państwo sfinansować bieżące potrzeby swojej firmy. A dzięki kredytowi inwestycyjnemu mogą Państwo zrealizować swoje cele inwestycyjne. Zakupić maszyny, uruchomić nową linię produkcyjną czy zakupić ziemię. Wszystko to przy niskim zaangażowaniu środków własnych. We wszystkich naszych placówkach od nowego roku będą mogli Państwo realizować płatności za mieszkanie oraz inne opłaty na rzecz Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez prowizji. Od stycznia 2016 roku zapraszamy Państwa do naszego nowego punktu obsługi bankowej przy ulicy Piłsudskiego 5B. Bank Spółdzielczy w Sieradzu. Jesteśmy blisko Ciebie. Zapraszamy. Okna Konieczne, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A/1, telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy. Zobacz. Soczewki Crizal dają Ci najbardziej przejrzysty obraz i nic im w tym nie przeszkodzi. Ani woda, ani zadrapania, ani brud i kurz, ani plamy, ani nawet odblaski. Soczewki Crizal mają wskaźnik ESPF 25, by chronić Twoje oczy 25 razy skuteczniej przed szkodliwymi promieniami UV. Teraz przy zakupie pary soczewek Crizal, drugą parę soczewek Essilor dostajesz gratis. Serdecznie polecam. Dorota Gardias. Salon kosmetyczny Ela oferuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej upiększającej podologii i wizażu. Zapewnia fachowe usługi na wysokim poziomie, poparte wieloletnim doświadczeniem. Wykwalifikowana kadra ciągle podnosi swoje umiejętności i polepsza jakość świadczonych usług, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Salon kosmetyczny Ela to gwarancja zadowolenia i satysfakcji. Jeśli chcesz się zrelaksować i odpocząć od codziennych obowiązków, a przy tym skorzystać z fachowej porady i zabiegów, zapraszamy. Salon kosmetyczny Ela, Sieradz, Aleja Pokoju 15. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 502 422 214. Uwaga, mamy dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenia. Chcesz ubezpieczyć samochód, mieszkanie, dom lub firmę? Zapraszamy do nas. Tylko u nas Twój samochód będzie mieć najlepsze OC i autokasko. Wyjeżdżasz za granicę do pracy, na urlop, ubezpiecz koszty leczenia. Bardzo atrakcyjne NNW szkolne. Ubezpiecz swoje dziecko na atrakcyjnych warunkach. Uwaga, posiadamy szeroki wybór ubezpieczeń na życie. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę już dziś za jedyne 33 zł. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia takich firm jak Warta, HDI, Ergo Hestia, Proama, TUF, Gotar, Generali, TUS, Allianz, Interrisk, Compensa, Unika, RSO czy Polisa Życie. Do każdej polisy miły upominek gratis. Przyjdź do nas, Aleja Pokoju 7A. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 13. Chcesz poznać swoją składkę bez wychodzenia z domu? Zadzwoń 692 270 000 bądź napisz ubezpiecz sieradz@wp.pl. Zapraszamy.